Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku awanse FC Barcelony i Realu Madryt w Pucharze Króla, wygrana Chelsea w pierwszym meczu półfinału EFL Cup, duże szanse na powrót Łukasza Piszczka do reprezentacji, Kacper Kozłowski piłkarzem Brighton, najbliższy mecz Bayernu pod dużym znakiem zapytania, jest chętny na wypożyczenie Filipe Coutinho, Jakub Kamiński blisko transferu do Niemiec, Krzysztof Piątek wraca do Włoch, Marek Papszun nie zostanie trenerem Legii Warszawa. Pod wczorajszym filmem zostawiliście prawie 10 tysięcy łap w górę. Przychodzi nowy rok, coś się zmienia, ale jedno pozostaje bez zmian. Nie mam pytań. Jeżeli jesteś nowy, interesujesz się piłką nożną, subskrybuj kanał i wpadaj także na Instagrama Ostatni Gwizdek, bo tam rzuciłem post z odwiedzin pewnego stadionu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakim stadionie ostatnio byłem, wpadaj koniecznie na Instagrama Ostatni Gwizdek. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami mecze 1/16 finału Pucharu Króla oraz półfinał EFL Cup. FC Barcelonie dużego stracha napędził trzecioligowy klub Linares. W 19 minucie wyszli oni na prowadzenie. Duma Katalonii jednak nie dała za wygraną i za sprawą bramek Dembele i Jutgla wyszła na prowadzenie, którego już do końca nie oddała. Tym samym Blaugrana zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Króla. Tego samego dnia grał też Real Madryt. Królewscy na wyjeździe pokonali Alcoyano 3-1 po golach Militao, Asensio oraz Isco. W Anglii w ramach półfinału EFL Cup Chelsea pokonała Tottenham 2-0 po bramkach Havertza oraz samobójczej Davisa. Rewanż odbędzie się 12 stycznia. W drugim półfinale zmierzą się ze sobą zespoły Liverpoolu oraz Arsenalu. Łukasz Piszczek może wrócić do reprezentacji Polski w nowej roli. Wszyscy dobrze wiemy, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Paulo Souzy jest Adam Nawałka. Według Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl jednym z pomysłów Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zaproponowanie Piszczkowi posady asystenta selekcjonera. Dziennikarz w swoim artykule podkreśla, jak wielki wpływ miał były piłkarz Borussii Dortmund na taktykę. Nawałka wielokrotnie miał konsultować z nim kwestie z tym związane. Panowie potrafili ze sobą współpracować i być może będzie im jeszcze dane tego doświadczyć. Nieważne, kto zostanie nowym selekcjonerem. Zadanie na baraże będzie piekielnie trudne. Rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski na Twitterze dał do zrozumienia, że przed meczem z Rosją nowy szkoleniowiec będzie miał tylko jedną jednostkę treningową. Okienko FIFA zaczyna się 21 marca, więc ligi normalnie grają w weekend 18-20 marca. Piłkarze przyjadą na zgrupowanie bezpośrednio po meczach ligowych. Dodam więcej, jeśli większość naszych piłkarzy mecze ligowe zagra w niedzielę, to przylecą na zgrupowanie w poniedziałek, co praktycznie wykluczy ich udział tego dnia w treningu. Jedyna normalna jednostka treningowa będzie we wtorek, bo już w środę wylot do Moskwy. Sytuacja delikatnie mówiąc nie jest komfortowa. Nowy selekcjoner stanie przed jednym z największych wyzwań w swojej zawodowej karierze. Oficjalnie Kacper Kozłowski został piłkarzem angielskiego Brighton & Hove Albion. Informacja ta została potwierdzona w środę m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. 18-latek podpisał z nowym klubem kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Według nieoficjalnych informacji Pogoń Szczecin na transferze zarobiła 8 milionów funtów. Z pozyskania reprezentanta Polski bardzo zadowolony jest dyrektor techniczny MEF Dan Ashworth. On jest błyskotliwym młodym talentem i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zakończyliśmy pozyskiwanie Kacpra, który dokonał znacznego postępu w swojej karierze na bardzo wczesnym etapie. Kozłowski nie będzie miał jednak szansy debiutu w nowych barwach w tym sezonie. Polak od razu został wypożyczony do lidera belgijskiej ekstraklasy Royal Union Saint-Gilloise. Potwierdził to sam Ashworth. Pierwotny plan dla Kacpra w perspektywie krótkoterminowej zakładał spędzanie reszty sezonu na wypożyczeniu w Union. David Weir i jego zespół będą tam monitorować jego postępy. To, że Kozłowski będzie od razu wypożyczony, jest dla niego dobrą informacją. W Belgii na pewno będzie miał więcej okazji do gry niż w Anglii. Z pewnością Kacper lepsze wejście do szatni Brighton będzie miał jako mistrz Belgii. Na jutro zaplanowany jest mecz Bayernu Monachium, którego rozegranie stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Wszystko przez sami wiecie co. Julian Nagelsmann w chwili obecnej nie może skorzystać z wielu piłkarzy. W środowym treningu wzięło udział zaledwie 13 zawodników. Okazało się, że jeden z tych piłkarzy również wypadł i jego udział w piątkowym meczu z Borussią Mönchengladbach jest wykluczony. Wszystko zatem wskazuje na to, że spotkanie nie odbędzie się w planowanym terminie. Salihamidžić w rozmowie z portalem Sport 1D przyznał, że Bayern chce przełożyć mecz. Faktem jest, że Bayern chciałby przełożyć ten mecz. Decyzja należy do ligi. Być może, gdy oglądasz ten materiał, zapadła oficjalna decyzja dotycząca przełożenia spotkania. Pojawiła się nadzieja dla FC Barcelony, aby wypożyczyć Filipe Coutinho. Duma Katalonii już od dobrych kilku miesięcy pracuje nad odejściem Brazylijczyka.
Niestety jak do tej pory brakuje konkretów. Co jakiś czas w mediach pojawiają się nowe kluby, które są zainteresowane pomocnikiem. Jak donosi dziennikarz Fabrizio Romano, Brazylijczykiem poważnie zainteresowana jest Aston Villa. W grę jednak wchodzi tylko i wyłącznie wypożyczenie Coutinho. Jeżeli finansowo będzie to korzystna oferta dla Barsy, z pewnością ją zaakceptuje. Oprócz drużyny Stevena Gerrarda, wśród nowych potencjalnych pracodawców piłkarza wymienia się Arsenal czy Newcastle United. W przeciągu kilku najbliższych dni ogłoszony może zostać transfer Jakuba Kamińskiego do Niemiec. Nie od dziś wiadomo, że 19-latkiem są zainteresowane zachodnie kluby. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz Lecha trafi do drużyny VfL Wolfsburg. Taką informację podał na swoim Twitterze Krzysztof Stanowski. Jakub Kamiński coraz bliżej Wolfsburga. Wydaje się, że obie strony są na siebie już zdecydowane. Pytanie, czy już zimą, czy dopiero latem. Menedżer Bartłomiej Bolek ma dobry przelot z tym klubem. Wcześniej umieścił tam Bartosza Białka. Najprawdopodobniej Kamiński zostanie wykupiony i od razu wypożyczony do Lecha do końca sezonu. Kwota transferu ma oscylować w granicach 10 milionów euro. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji Krzysztof Piątek ma zostać piłkarzem Fiorentiny. Informacja ta pojawiła się w kilku źródłach, m.in. napisali o tym Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano. Nieco więcej informacji zdradził Krzysztof Stanowski, który donosi o wypożyczeniu Piątka z opcją wykupu za 15-17 milionów euro. Dziś mają się odbyć testy medyczne Polaka we Florencji. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, Marek Papszun nie zostanie trenerem Legii Warszawa. Jako pierwszy tę informację podał portal Weszło, a dokładnie dziennikarz Maciej Wąsowski. Nie wiadomo do końca, dlaczego obecny trener Rakowa Częstochowa postanowił podjąć taką decyzję. Wymieniane są dwa powody. Pierwszy to finansowy. Początkowo Papszun i jego sztab mieli zarabiać około 600 tysięcy złotych miesięcznie. To się jednak zmieniło, gdy do klubu przyszedł nowy dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Zaproponował im mniej atrakcyjne warunki współpracy. Po drugie, problemem mogła się okazać sama osoba Zielińskiego, która blokowałaby szeroki zakres kompetencji Papszuna na Łazienkowskiej. To oczywiście wiązałoby się z ograniczeniem władzy trenera. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec przedłuży kontrakt z Rakowem Częstochowa lub zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, jeżeli zgłosi się do niego Cezary Kulesza. Natomiast w kontekście Legii ciężko jest cokolwiek przewidywać. Nie byłoby nic dziwnego, gdyby współpraca z Bukowiciem po dobrym sezonie zostałaby przedłużona na kolejne miesiące. Środa nie była imponująca pod kątem przeprowadzonych transferów. Oczywiście nie licząc zamiany Pogoni Szczecin na Brighton & Hove Albion przez Kacpra Kozłowskiego. Z braku laku można wspomnieć o rekordowej sprzedaży Radomiaka Radom. Beniaminek polskiej ekstraklasy na sprzedaży Michała Kaputa do Piasta Gliwice zarobił 370 tysięcy złotych. Kartka z kalendarza. 6 stycznia 1970 roku w Ołomuńcu urodził się Radosław Latal. Były szkoleniowiec m.in. Piasta Gliwice. Tego samego dnia 1989 roku w Gateshead na świat przyszedł Andy Carroll, były reprezentant Anglii oraz były piłkarz takich klubów jak Liverpool czy West Ham United. 6 stycznia 1994 roku urodził się Denis Suarez, reprezentant Hiszpanii oraz zawodnik Celty Vigo. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!